Zakończyliśmy kolejną sesję Szkoły Maryi. Opowiedzcie o Szkole Maryi. Szkoła Maryi jest miejscem, gdzie ja spotkałam prawdziwego Boga, takiego autentycznego przyjaciela, gdzie dowiedziałam się, jak mam żyć. W tej sesji akurat dowiedziałam się, jak należy, jak mam rozporządzać swoimi finansami, aby to było wszystko zgodne z wolą Bożą, abym była przy tym bardzo szczęśliwa. Myślę, że dla mnie Szkoła Maryi, ta obecna sesja, to była taka rewolucja, która doprowadzi do rewolucji w moim życiu. Mam nadzieję, że owoce będą na pewno dobre. Oprócz tego, że doświadczamy tutaj namacalnie Pana Boga, to spotykamy tutaj wspaniałych ludzi, którzy przychodzą, którzy dzielą się swoim życiem, swoimi doświadczeniami, z którymi możemy porozmawiać na podobne tematy. Mamy tutaj wspaniałych prowadzących, którzy angażują się, którzy swoim doświadczeniem też jakby chcą, żebyśmy lepiej poznali Pana Boga. Ta sesja naprawdę to już była taką kwintesencją też w tym, że my już będąc tutaj kolejny raz możemy być wobec siebie tacy szczerzy, otwarci i że sprawa tych finansów, bo akurat jesteśmy na pierwszym stopniu i te finanse to rzeczywiście jest rewolucja w życiu chrześcijańskim. Bardzo miła atmosfera, bardzo dobre posiłki, bardzo mili ludzie, naprawdę. Dobre otoczenie, dobry klimat, opieka duchowa. Jestem tutaj właściwie tak prawie od początku, po raz pierwszy, tak w pełni. I dla mnie to jest takie odkrywanie nieodkrytego jeszcze. Czyli właściwie naprawdę zgłębianie swojej wiedzy, swojej świadomości dotyczącej wiary. Wiele takiej mądrości, którą można usłyszeć od posługujących, w świadectwach. Taka duchowa strawa. Jestem po raz pierwszy w tej sesji i dowiedziałam się dużo o miłości Boga do człowieka. Poznałam bardzo fajnych ludzi, posługujących. I to mnie motywuje do pogłębiania swojej wiedzy o Bogu i uczestniczenia w następnych sesjach. Czy Szkoła Maryi jest tylko dla pań? Bo z takim się... Jest dla wszystkich. Przede wszystkim dla mężczyzn. Szkoła Maryi jest dla ludzi samotnych, dla rodzin. Tutaj też znajdzie swoje miejsce każde dziecko, bo też jest opieka nad dziećmi, dzieci mają zajęcia. To jest szkoła dla każdego. Od pierwszego roku, od maleńkości do późnej starości. Bo panowie teraz sprzątają, bo już gdzieś pojechali rozwieźć posługujących, tak? Tak. Bo panie są jako przedstawicielki, ale panowie też byli. Panowie też byli, uczestniczyli.